Zew Cthulhu. To jest pierwsza z serii, to jest numer jeden, jakbyście nie wiedzieli. To jest pierwsza z serii paragrafówek wydawanych przez firmę Black Monk Games. Ten odcinek streama nie jest absolutnie sponsorowany ani nic takiego. Ja mam po prostu przyjemność pracować na magazynie, a tą książkę kupiłem ze swoich własnych funduszy, bo jest bardzo fajna. Jeśli nie wiecie, czym są paragrafówki, to już tłumaczę. Paragrafówki, sprzedawałem je na stoisku na Pyrkonie, więc mam już ogarniętą gadkę. Paragrafówki to są książki, opowieści, które pozwalają tobie jako czytelnikowi dokonać wyboru, jaki będzie ich przebieg. Te historie podzielone są na paragrafy i pod koniec każdego z paragrafów masz do dokonania wybór. Z jednej lub więcej opcji, bo niektóre paragrafy po prostu prowadzą do kolejnych, wybierasz, w którą stronę pójdzie dana historia i to ty wybierasz swoje własne zakończenie. Zignorujmy ten wojskrak, który się tam pojawił i zanurzmy się wspólnie w Zew Cthulhu. Moi drodzy, plan jest dzisiaj taki. Ja z Oliwią będziemy dla was czytać, będziemy wam pokazywać opcje tej rozgrywki, a wy, nasi drodzy widzowie, oczywiście poprzez czat, na którym możemy się komunikować, będziecie wybierać, jakie opcje was interesują. Brzmi fajnie? Zwykle kończy się, jak ci strzeli korba w głowie. W każdej z tych paragrafówek jest opcja tego, że jak tak ładnie powiedziałeś, strzeli ci korba w głowie i po prostu, no niestety, no już to jest koniec swoich przygód, prawda? Ale zobaczymy, gdzie doprowadzi nas to dzisiaj. Słuchajcie, patrzymy na Zew Cthulhu. Co ty powiesz na to, żebyśmy podzielili się tak? No możemy w sumie dzielić się co jakiś czas sobie czytać różne rzeczy. Jak byś chciał się podzielić? Nie wiem, myślałem, że żebyś ty czytała opcje, ja mogę czytać ogólnie, albo będziemy się jakoś dzielić, jak będą się dziać różne rzeczy ciekawe. No to nie robię za bardzo. Dobra, rozkminimy to w trakcie rozgrywki. Przeczytajmy najpierw ostrzeżenie, moi drodzy, bo zanurzamy się w rejon mitów Cthulhu, więc jak wiadomo jest to niebezpieczne. Chcę zobaczyć, jak to czytasz. Siedzisz obok mnie, będziesz to widzieć. Nie, mówię o... Dobra. W sensie? Nie, kontynuuj, po prostu... Aha. Tak, Cthulhu. Czytając książkę albo oglądając film, każdy ma czasem ochotę zawołać: nie rób tego, idioto! Oto twoja szansa. Czytając mniejszą książkę, możesz na różne sposoby wpływać na jej fabułę. Lektura będzie wymagała samodzielnego decydowania o tym, co wydarzy się dalej. Od twojej decyzji zależy, czy śledztwo zakończy się sukcesem, czy też przyjdzie ci zaginąć straszliwą... Zaginąć? Zginąć straszliwą śmiercią lub spędzić resztę życia w szpitalu psychiatrycznym. Przyszłość jest w twoich rękach. Możesz uratować świat albo skazać go na zagładę. To bardzo proste. Po przeczytaniu, co się wydarzyło, wybierz jedną z alternatyw, a potem przekonaj się, dokąd zawiódł cię dokonany wybór. Pamiętaj, że raz z obranej drogi nie ma odwrotu. Za każdym razem, zanim podejmiesz za każdym razem uważnie zapoznaj się z dostępnymi możliwościami i zastanów się dobrze, zanim podejmiesz decyzję. Dzięki książkom z serii Choose Cthulhu nie tylko możesz żyć w świecie wymyślonym przez H.P. Lovecrafta, ale także powoływać do życia inne stworzenia. Czy uda ci się to zrobić lepiej niż samemu mistrzowi? A w razie wątpliwości pinkluim gawinach w Cthulhu railach wakfnakn w tagle. Zaczynajmy. Trwa sroga zima 1926 roku. Znajdujesz się w dobrze wyposażonej bibliotece swojego domu w Bostonie w stanie Massachusetts. W gazetach zapowiedziano na najbliższą noc obfite opady śniegu. Ze swojego miejsca przy regałach patrzysz, jak pierwsze płatki opadają za oknem na szyby. Nazywasz się Francis Wayland Thurston i pracujesz na Uniwersytecie Browna w Providence, w stanie Rhode Island. Aktualnie cieszysz się kilkoma dniami wolnego w ramach przerwy bożonarodzeniowej. Lekturę przerywa ci... O, możesz robić te efekty dźwiękowe. Na które przemywa ci pukanie do drzwi. Nice. Do gabinetu wchodzi gosposia z właśnie doręczonym listem. Zawiera on tragiczną wiadomość o śmierci twojego ciotecznego dziadka George'a Gamela Angela,
historyka i antropologa na stanowisku Professor Emeritus języków semickich na tej samej uczelni, na której pracujesz. To było łacina, nie angielskie. Profesor Emeritus, tak? Tak. Zmarły był człowiekiem szanowanym i podziwianym. Miał 92 lata. W liście opisano niecodzienne okoliczności jego śmierci. Wszystko wskazuje na to, że został popchnięty przez jakiegoś antypatycznego, czarnoskórego marynarza, który wyłonił się z chatynki przy nabrzeżu, kiedy profesor Angel przechodził tamtędy po zejściu na lądze statku po powrocie z Newport. Lekarze za przyczynę śmierci uznają raczej zawał niż sam upadek. Z listu dowiadujesz się ponadto, że jesteś jedynym spadkobiercą i wykonawcą ostatniej woli profesora. Jego prawnik oczekuje cię następnego dnia, żeby przekazać ci zapisane w testamencie mienie. Natychmiast się pakujesz i przygotowujesz do podróży. Z samego rana wsiadasz do pociągu do Providence. Przejdź do paragrafu pierwszego. Dziękujemy za followek. Wiesz kto 80, Aleksy Tymian oraz Wimiał. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Rozsiądźcie się wygodnie i lecimy z tą przygodą. Teraz ja? Teraz. Bardzo proszę. Po pogrzebie profesora Angela wracasz do swojego stałego miejsca zamieszkania w Providence, gdzie zazwyczaj spędzasz większą część roku. Rozmawiasz z prawnikiem ciotecznego dziadka i odbierasz odziedziczone rzeczy. Co ciekawe, dowiadujesz się, że od pewnego czasu były one przedmiotem badań profesora. Przed sobą masz dziwną skrzynkę zamkniętą na klucz. Na szczęście otrzymałeś również klucz, który zmarły miał w kieszeni w chwili śmierci. Zawartość skrzynki jest nadzwyczaj enigmatyczna. W środku znajduje się płaskorzeźba z gliny, rękopis składający się z dwóch części, mnóstwo wycinków z gazet, a także rozmaite odręczne notatki profesora. Wszystkie te przedmioty wydają ci się intrygujące. Budzi się w tobie żyłka badacza. Czy to możliwe, by zawartość tej skrzynki miała jakiś związek z zagadkową śmiercią twojego ciotecznego dziadka? Kto wie. A jeśli tak, to który z tych przedmiotów chciałbyś zbadać najpierw? I tutaj wchodzicie w czat. Po pierwsze dziękujemy za followka Monika98 oraz Stamfi. Witamy was bardzo serdecznie w krypcie, w skierniewickiej krypcie. Słuchajcie, drodzy czatersi, drodzy widzowie, powiedzcie nam, co chcemy zrobić. Macie trzy opcje. Jeśli chcesz rzucić okiem na płaskorzeźbę z gliny, zajrzyj do paragrafu 32. Jeżeli wolisz przeczytać rękopis swojego ciotecznego dziadka, zrób to w paragrafie 17. Jeżeli najbardziej intrygują cię wycinki z gazet, przejrzyj je w paragrafie 56. Moi drodzy, opcja 1. Rzucamy okiem na płaskorzeźbę z gliny. Opcja 2. Wolimy przeczytać rękopis. Opcja 3. Wycinki z gazet. Wpisujcie 1, 2 albo 3 na czacie i zaraz podejmiemy decyzję. 17 to jest numer rękopis paragrafu. 17, czyli okej, okay, czyli mamy dwa głosy na rękopis. Jeden na płaskorzeźbę, trzeci na dwójkę. Okej. Okay. Dobra, jak na razie mamy 3 na rękopis, dwa na rzeźbę. Damy jeszcze chwilę. Tak. Musimy sobie załatwić taką klepsydrę. Myślę, że to by było klimatyczne. Taka klepsydra, która będzie nam odliczać czas na decyzję. Czy my nie mamy jakiejś klepsydry w domu? Nie, obawiam się, że nie. Dobra, mamy raz, dwa, trzy na trzy głosy. Potrzebujemy jeszcze jednego decydującego głosu, moi drodzy. Zagłosowałem dwa razy. A, rozumiem. To mamy trzy na dwa. Dobra, słuchajcie, moją decyzją prowadzącego stream ucinam w tym momencie to głosowanie. Nie, dwa na dwa i trzy na jeden. Nie. Można robić ankietę. To jest najlepszy pomysł. To jest najlepszy pomysł. No i bardzo proszę. Pomysł. Mamy trzy głosy na jedynkę, tak? Trzy głosy na jedynkę. Trzy głosy na jedynkę, dobra. Idziemy patrzeć na płaskorzeźbę z gliny. 32. Paragraf 32. Proszę cię bardzo. Dobrze. Ała. Oj. Żyjemy. Okej. Okay. Relief przedstawia potwora, którego mogła stworzyć jedynie czyjaś chora wyobraźnia. To wizerunek humanoidalnego stwora, będącego równocześnie skrzyżowaniem smoka z ośmiornicą. Wraz z płaskorzeźbą odziedziczyłeś notatki ciotecznego dziadka, z których wynika, że przy całej swojej wiedzy i erudycji nie był w stanie rozszyfrować wygrawerowanych na tabliczce niespotykanych hieroglifów. Jest też krótka notka o autorze płaskorzeźby. To Henry Anthony Wilcox zamieszkały w kamienicy Fleur de Lis, popularnej wśród artystów, studentów pobliskiej Rhode Island School of Design. Niewykluczone, że dobrym pomysłem byłoby złożenie wizyty temu rzeźbiarzowi. A może wolisz zbadać resztę zawartości skrzynki profesora Angela? Moi drodzy, opcja pierwsza. Odwiedzamy Wilcoxa.
To jest autor tej płaskorzeźby. To jest opcja paragraf 69, chciałabym tylko. To jest paragraf 69, warto o tym pamiętać. Opcją drugą jest, jeśli jesz, przeczytanie rękopisu dziadka. Czyli się wracamy. Opcją trzecią jest sprawdzenie wycinków z gazet. Czyli znowu wracamy się do tego, co mogliśmy tam sobie posprawdzać, nie? Co robimy? Jeden, okej. Okay. Damy wam chwilę na decyzję. Możesz przedstawić w sumie bardziej tutaj. Ale co przedstawić? Tablet. Okej, okay. A mikrofon ma tu być? Tak. Okej. Okay. Żeby był bardziej na środku pomiędzy nami. No jest jeden na dwójkę, ale wciąż. Okay. Na razie... Trzy na jedynkę. To jest 69 fakt. To są fakty, no dobra. To lecimy w tą stronę. To jest 84, to jest za daleko. To też jest za daleko. 69, bardzo proszę. Jest środek. Ty przejmujesz narrację. Zostawię tobie francuską nazwę, wbij mi się tu teraz. W budynku... Dobrze. Fleur de Lille. Informują cię, że Henry Wilcox już tu nie mieszka. Jego ciągłe majaki i rozlegające się po nocach przeraźliwe krzyki zakłócały spokój pozostałych mieszkańców kamienicy. Kierownik podaje ci adres jego rodziców na Waterman Street i tam się kierujesz. Wilcoxowie zapraszają cię do środka i są dla ciebie bardzo mili, szczególnie kiedy dowiadują się o twoim pokrewieństwie z profesorem Angelem. Informują cię, że Henry przeszedł kolejne załamanie nerwowe i jest w sanatorium. Jego ojciec, smutny, milczący mężczyzna, podaje ci adres. Natychmiast zdajesz sobie sprawę, że określenie sanatorium to eufemizm. Chodzi o owianą złą sławą klinikę psychiatryczną, zwaną jako szpital psychiatryczny w Arkham. Henry Wilcox przebywa na oddziale zamkniętym szpitala dla obłąkanych. Dziękujesz Państwu za gościnę, życząc im, aby ich syn szybko wrócił do zdrowia. Zastanawiasz się, co dalej. Okej. Okay. I mamy dwie opcje tym razem, czat. Możemy odwiedzić Henry'ego w szpitalu, to jest opcja pierwsza. Opcją drugą jest, jeżeli posępne plotki na temat praktyk stosowanych w szpitalu psychiatrycznym w Arkham zniechęcają cię do tej wizyty, zbadaj któryś z pozostałych przedmiotów z paragrafu 101. No zróbmy to w ten sposób. Opcja pierwsza, idziemy porozmawiać z Henrym, opcja druga, badamy jakieś przedmioty i zaraz zdecydujemy, jaki to będzie przedmiot. No, pytanie jest, idziemy czasie... Nie, no to jest już inny paragraf. Teraz jest pytanie, czy idziemy do psychiatryka, tak. Czy nie idziemy do psychiatryka. Tak. Idziemy do psychiatryka, czy nie? Psychiatryk, czy nie? Przy okazji dzięki bardzo za follow, jak Sniperito. Jedyneczka, dobra. Znowu macie parę, nie wiem, sekund, pół minuty damy wam na decyzję. Może powinniśmy faktycznie, nie mamy klepsydry, ale stoper odpalić czy coś. Możemy tak robić, ale na razie jest przeważająca jedyneczka. Jest. Jedyneczka. Możemy, idziemy w dobrą stronę, żeby zrobić speedrun na samemu wylądowanie w psychiatryku. No to wtedy musimy sięgnąć po część 14. Ale to jest... Którą również mamy. Nie. No tak. Grałam w nią ostatnio. Faktycznie. Ale ja bym chciał iść po kolei. Więc... Tak. Dobra. Moi drodzy, paragraf 36. Czyli podobno w nieszczęsnym zakładzie psychiatrycznym w Arkham stosuje się terapię elektrowstrząsami. Wykonuje nielegalne lobotomie i rzeźnicze trepanacje czaszki. Na sam widok budynku włos ci się jeży. Podchodzisz do recepcji i pytasz o pacjenta przyjętego 3 tygodnie wcześniej. Henry'ego Antonego Wilcoxa. Recepcjonistka zerka na ciebie nieufnie, po czym pyta, kim jesteś i jakie są powody twojej wizyty. Jego zachowanie wydaje ci się podejrzane. Zastanawiasz się, czy zaryzykować szczerą odpowiedź. Może lepiej skłamać. Co wybierasz? Moi drodzy, mamy dwie opcje. Albo podajemy się za dawnego wychowawcę Wilcoxa. Mówimy, że dowiedzieliśmy się o jego hospitalizacji podczas wizyty u rodziców pacjenta przy Waterman Street, czyli kłamiemy. Albo wyjmujemy glinianą płaskorzeźbę i zdradzamy, co naprawdę sprowadza nas do zakładu. Mówimy prawdę. Opcja pierwsza kłamstwo, opcja druga prawda. Co do was przemawia? Okej, kłamstwo. Mamy jedną jedyneczkę. Mamy dwie jedyneczki. Dwie jedyneczki. I jedną dwójkę. Jedną dwójkę. Ktoś musi być naprzeciw. Poczekajmy jeszcze chwilę. Poczekajmy jeszcze chwilę, ja uzupełnię sobie wodę, więc dobrze. Dajmy sobie kącik. Macie czas, dopóki Oliwia nie wróci.
Ale nie, to jest logiczne, tak. Skaczemy do paragrafu 34. Będziemy kłamać. Czyli kłamiemy. Olivia, take it away. Dobrze, daj. Mówisz, że jesteś dawnym wychowawcą Wilcoxa i nie wspominasz o płaskorzeźbie. Na recepcji wyjaśniają ci, jak trafić do pokoju rzeźbiarza. Prowadzi do niego długi, pogrążony w półmroku korytarz. Idziesz, słuchając potępieńczych krzyków, od których włos się jeży i nerwy nie wytrzymują. Ignorujesz błagania o pomoc, wybuchy dzikiego śmiechu. Boże, pomóżcie mi! Ale czekaj, żeby mnie słyszeli chociaż. Ignorujesz błagania o pomoc, wybuchy dzikiego śmiechu i rozdzierające szlochy, modląc się w duchu, żeby samemu pewnego dnia nie skończyć jak ci nieszczęśnicy. Stań na drugiej stronie pokoju i tam się drzyj. Spróbujemy. O nie, psa przestraszyłeś. Wreszcie po długiej, samotnej wędrówce docierasz do końca korytarza. Otwierasz drzwi i wchodzisz do pokoju Henry'ego Wilcoxa. Rozmawiaj z nim w paragrafie 44, więc to 44. Po prostu lecimy. Lecimy dalej do paragrafu 44, moi drodzy. W pokoju Wilcoxa zastajesz przejmującą dreszczem kolekcję przedmiotów kultu. W większości wyrzeźbione w bylinie, chociaż są tu także posążki z gipsu, drewna i czegoś, co przypomina błoto. Rzeźby łączy linia tematyczna. Wszystkie przedstawiają tego samego mątwowatego smoka, widniającego także na reliefie profesora Engela. Pośród nieskończonej liczby małych figurek zwracają uwagę większe, rozstawione po kątach, przy łóżku, na blacie biurka. Niektóre mają nawet metr wysokości. Jakby tego było mało, ściany i sufit pokoju są całkowicie pokryte inskrypcjami w języku przypominającym hieroglify z twojej płaskorzeźby. Wilcox siedzi nieruchomo w kącie w półmroku, nie spuszczając cię z oka. Proszę się zbliżyć, panie Thurston, mówi bezbarwnym głosem. Okej, głos powinien być bezbarwny. Chwila. Proszę się zbliżyć, panie Thurston, mówi bezbarwnym głosem. Jego nadejście jest bliskie, a to sposób, w jaki je ogłasza. Wzdrygasz. Przychodzi ci do głowy, że wkraczasz na teren, z którego może nie być powrotu. I zastanawiasz się, czy zbliżanie się do Wilcoxa to dobry pomysł. I to jest pytanie do was, chat. Czy to jest dobry pomysł? Opcją pierwszą jest pozostać w pokoju i wypytać Wilcoxa o jego sny, a opcją drugą jest ucieczka, obawiając się, że chłopak jest niebezpieczny. Co robimy? Zostajemy czy uciekamy? Zostaje pchnięta swoją drogą. Pies przejął. Zobacz, jak go ładnie widać. Spot the dog in the picture. Jedyneczka, czyli zostajemy, okej. Okej. Jedynka. Krok w stronę szaleństwa, no jestem za jeden, dobra. No i zostajemy. Trzy głosy mi wystarczą. Przechodzimy do setnego paragrafu. Spoilery. Ty dawaj głosy, ja będę czytać opisy. Jak powinien brzmieć głos naszej postaci? Napiszcie jeszcze czat. Dajcie mi trzy cechy głosu naszego bohatera. Przypominam, że jest profesorem tego, antropologii, czy czegoś tam? Bodajże? Chyba tak. Jest, na pewno jesteś profesorem na swoich świątecznych wakacjach, więc jest... Jesteśmy jakiś... profesorem na świątecznych zasadzkach... zasadzkach? Profesorem na świątecznych wakacjach? Pracujesz na uniwersytecie, tak. Okej, okay, tak. Czyli jesteśmy profesorem, mamy jakiegoś świątecznego dziadka, czyli nie możemy być aż się jąkać. Okej, okay, jąkała. Dobra. Chrupliwy, okej. Okay. Chrupliwy jąkała. Wasze chrupliwości. Wasze chrupliwości. Dawajcie dobrze, trzecią dobrze. Cechę. Chrupliwie jąkający się profesor. Dobra, nie ma trzeciej propozycji, będzie chrupliwy jąkający się profesor. O, przeciągający. Okej. Okay. Co to jej jest? Pytasz zdumiony. Przepraszam. No już kontynuuj. Nie, mów, ty czytaj. Zdumiony. To wielki Cthulhu, panie Thurston. Mówi trwożliwie Wilcox. Wszystkie te rzeźby wykonałem we śnie. Podobnie jak tabliczkę dla profesora Angela. Wszystko jest i jeszcze świeże. Zauważasz, z największą niechęcią przyglądając się posążkom. Owszem. Wyrzeźbiłem je w ciągu ostatnich 2 tygodni. Mówi, nerwowo podtykając ci pod nos jedną z niedorzecznych figurek. Tak, panie Thurston. To oznacza, że przyjście wielkiego Cthulhu jest bliskie. Przechodzą cię ciarki. Wilcox z pewnością nie jest zdrowy na umyśle, a jednak coś ci mówi, że te senne koszmary nie biorą się znikąd.
Oglądasz hieroglify wymalowane na tapecie węglem lub kawałkiem grafitu. Co to za pismo? Kontynuuj, nie ma sensu. Co oznacza? To wersety z przeklętej księgi, mrocznego Necronomiconu. Na samą wzmiankę o zakazanym tomie znów przebiegacie dreszcz. Miałem do niej dostęp we śnie i... A nie, przepraszam, to nie ten głos. Miałem do niej dostęp we śnie i zdołałem przepisać część w oryginale. Podchodzisz do ściany. Podobno Uniwersytet Miskatonic w Arkham posiada egzemplarz księgi. Niewykluczone, że na jej stronicach znajdziesz odpowiedź na nurtujące cię pytania. Z drugiej strony chciałbyś dokładniej poznać umysł tego chłopaka, najlepiej poza tym gniazdem obłędu. Być może niezłym pomysłem byłoby zaproszenie go do domu. No dobrze, to znowu mamy dwie opcje, czat. Albo jedziemy na Uniwersytet Miskatonic i prosimy o dostęp do Necronomiconu, albo zapraszamy Henry'ego Wilcoxa do siebie, żeby go wypytać lub wysądować o wszystko, jego oszałamiające sny. To naprawdę brzmi jak bardzo szybkie szaleństwo. Gramy w paragrafówkę Cthulhu, nie? Dwa, bierzemy go, okej? Okay. Yeah. Tak, i w sumie wyciągnąć kogoś z psychiatryka Arkham to jest osiągnięcie. Zobaczymy, czy to będzie takie proste. Dwa głosy na dwa, jeden głos na jeden. Wiesz co? I zrobię timer na minutę. Dobra. I będziemy to po prostu robić. Dobra, paragrafy. 30 sekund. To będzie najprościej. 30 sekund. Dobrze. To będzie prawdziwa przygoda. Co prawda musisz pilnować, przynajmniej jak ja nie czytam, żeby... Teraz zrób na 10, bo już trochę się ten... Nie, teraz już zostawmy jak jest, lecimy dobra. Dalej od następnego. To lecimy na drugą opcję, czyli 14, bierzemy go do siebie. Jak szaleć, to szaleć. Jako, że to jest Cthulhu, to tutaj są postaci męskie, więc ty możesz robić głosy, ja mogę robić opisy. W jakim sensie, jako że to jest Cthulhu, to są w sensie postaci męskie? Rzeczy na podstawie Lovecrafta bardzo rzadko mają postacie kobiece. Ale nie, no jak się pojawiają. Tak dzieliliśmy, to chyba było spokojnie. Tak, jak najbardziej. Uznajesz, że skoro Wilcox był ważny dla profesora Angela, może okazać się ważny i dla ciebie. Udaje ci się jakoś go stamtąd wyciągnąć i przekonać, żeby spędził kilka dni w twoim domu w Bostonie, korzystając z gościnnego pokoju. Liczysz na to, że w ten sposób będziesz mógł z nim spokojnie porozmawiać, a gdyby jego koszmary wróciły, coś z nich zrozumieć. Zdesperowany Wilcox gotów jest przystać na wszystko, co ulżyłoby mu w samotności, to też przyjmuje zaproszenie. W ciągu dnia Henry okazuje się spokojny, wydaje się niemal zdrowy. Chociaż zauważasz, że jego równowaga emocjonalna jest bardzo krucha i w każdej chwili można obawiać się kryzysu. Rozmawia z tobą o spotkaniach z profesorem Angelem i o sprawie tak zwanego kultu Cthulhu. Tej samej nocy, po obfitej kolacji, chłopak zaczyna rzucać się we śnie. Podchodzisz do jego łóżka z notesem i ołówkiem. Notujesz jego reakcję i dziwaczne mamrotanie. Jesteś przekonany, że podobnie jak profesor Angel, zdołasz dowiedzieć się czegoś istotnego. Tu nie mamy wyboru. Szukamy czegoś istotnego na paragrafie 19. Czuwamy przy łóżku w nocy. Rzeźbiarz rzuca się we śnie. Jego gałki oczne poruszają się pod powiekami, jakby chciały uciec z czaszki. Chłopak wije się w straszliwych konwulsjach, tocząc z ust zawiesistą pianę. Nagle zaczyna coś recytować w nieznanym ci języku. Próbujesz notować, ale ta obłąkańcza, przerażająca mowa składa się jedynie z wycia i syczących dźwięków. To, co robisz, musi przypominać poczynania profesora Angela sprzed 2 lat. Artysta potrząsa rękami w nienaturalnych spazmach. Nie wierzysz, że wypowie jakieś zrozumiałe słowo, w końcu kładziesz więc na jego piersi notes i wkładasz mu do ręki ołówek, licząc na to, że sam coś zanotuje podczas tego okropnego snu. Rzeczywiście, zaczyna coś bazgrać. Kiedy kończy, na papierze widnieje dziwna kombinacja liter i cyfr. OP479S12643O. Wreszcie Wilcox wydaje z siebie rozdzierający krzyk, budzi się i zrywa z łóżka. Jest zlany potem i niezwykle wzburzony. Wpatruje się w ciebie szeroko otwartymi oczami i dopiero po dłuższej chwili zaczyna cię poznawać. Widziałem je! Co? Pytasz, choć domyślasz się już odpowiedzi. Ryliach! Widziałem przepotworne ryliach! Wszystko to wydaje się szalone. Nie potrafisz sobie wyobrazić, o czym mówi Wilcox. Niewykluczone jednak, że zbliżasz się do istoty sprawy. Pytanie brzmi, czy jesteś gotowy się z nią zmierzyć? I to jest pytanie do was, czat. Opcją pierwszą jest, jeśli chcesz podjąć próbę rozwikłania bazgrołów Wilcoxa i znaczenia snu,
Opcją pierwszą jest próba rozwikłania bozgrołów Wilcoxa i znaczenia snu. Opcją drugą jest to, że uważamy, że sny to zwykłe rojenia wariata i wolisz prowadzić śledztwo inną ścieżką. I wtedy przejrzymy pozostałe przedmioty znajdujące się w skrzyni. Jeżeli wszystko to wydaje ci się zbyt niebezpiecznie i obawiasz się, że podzielisz los ciotecznego dziadka, porzuć dochodzenie. I to jest opcja trzecia. Albo lecimy za nim, ogarniamy bozgroły, albo wracamy do rzeczy, albo stwierdzamy, zostawiam to do widzenia i teraz... i tyle. Jest już ustawiony na minutę, zostaw, niech będzie minuta. Niech będzie 30 sekund. Minuta to za długa na decyzję. Trzeba dobrze. To teraz momencik przed trzeba wyłączyć, bo dźwięk jest okropny, a na moim telefonie nie da się wyłączyć alarmu dźwięku z jakiegoś powodu. Macie tyle czasu, żeby jeszcze głosować. Na razie mamy dwa głosy na jedynkę. Kuźwa, ta kamera naprawdę jest jakaś taka zamglona. No dlatego zmieniliśmy na telefony, jak nagrywamy sesję. No bo te kamerki mają taką aurę dziwną. Kolejny krok w odpaszając, no cóż. Zostaw to teraz, potem to ogarniemy. I tak czytamy, więc jest wystarczająco dobrze. O, no mówiłam, że jest okropne. Dobra. Wyciszyć telefon. Dobra. To tak opcja 1. Paragraf 45. Teraz ty czytasz, nie? Tak. Żądza wiedzy i zainteresowanie Wilcoxem każą ci kontynuować śledztwo. Liczysz na to, że w obliczu niebezpieczeństwa jako człowiek w sile wieku okażesz się mniej bezbronny niż staruszek Angel. Kiedy chłopak budzi się z koszmaru i uspokaja, bierzesz leżący na jego piersi notes. OS może znaczyć cokolwiek, ale pozostała część bazgrołów wygląda na współrzędne geograficzne. 47 stopni 9 minut szerokości południowej, 126 stopni 43 minuty długości wschodniej. Po krótkim zastanowieniu dochodzisz do wniosku, że wskazują one miejsce na oceanie spokojnym. OS. Oczywiście. Masz już dokładne namiary. Podwodnego grobowca mątwowatego bóstwa. Wyspy z koszmaru, którą Wilcox nazywa Rylach. Kiedy chłopak całkiem przychodzi do siebie, snujecie wizję wynajęcia statku i organizacji wyprawy w poszukiwaniu miasta, który widział w snach. Z początku Wilcox podchodzi do wszystkiego z dystansem, ale wreszcie przekonuje się do pomysłu i zaczynacie planować na poważnie. To może być jedyny sposób pozbycia się z głowy tej wysepki, mówi. Chociaż nie jestem pewien, czy chcę zobaczyć te okropności na jawie. Słowa Wilcoxa brzmią złowieszczo, ale zdrowy rozsądek nie pozwala ci przywiązywać wagi do przesunów. Nie ulega wątpliwości, że wokół tego kultu dzieje się coś osobliwego. Najprawdopodobniej jednak chodzi o wierzenia prymitywnych ludów zamieszkujących wysepkę, na której punkcie młody człowiek ma obsesję. Z pewnością trzeba będzie zachować ostrożność i wynająć twardych, dobrze przygotowanych marynarzy. Czujesz jednak, że są już u progu odkrycia, które może przynieść ci sławę. I tutaj szykujemy się do podróży w kolejnym paragrafie. Czytaj. Dobrze. Czy jest na środku? Teraz jest dobrze. Dzięki znajomościom masz możliwość wyczarterowania w Bostonie Neptuna, niezarejestrowanego statku wraz z załogą. Nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, twoje oszczędności nie wystarczają jednak na organizację oficjalnej ekspedycji, a żadna publiczna instytucja nie sfinansowałaby podobnego przedsięwzięcia. Zwłaszcza, że jego cel został wyznaczony na podstawie raczej wątłych poszlak. Załoga, no zasłaniasz mi... Załoga to gromada typów o odrażającym, nieokrzesanym wyglądzie. Prawie samych Irlandczyków lub, co gorsza, Hiszpanów. Damn. Kiedy spotykacie się w tawernie w pobliżu Molo, zachowują się prowokująco i nieznośnie arogancko. Na dodatek, od samego początku są pijani. Jest wysoce prawdopodobne, że ta banda korsarzy będzie sprawiała problemy. Z drugiej strony jednak ich nieokrzesanie i naturalna skłonność do przemocy mogą okazać się atutem. Jeśli Rle zamieszkują jakieś wrogie i agresywne osobniki, istnieje szansa na to, że ci marynarze cię obronią. Tak czy owak, na tym etapie ze wszystkiego jeszcze możesz się wycofać. Szef marynarzy, nieokrzesany Irlandczyk o nazwisku Conolloy, wyciąga ponad stolikiem tawerny włochatą pokrzywioną łapę. Już ci przedstawił swoje warunki, zażądał małej fortuny i czeka tylko na uścisk dłoni, żeby przypieczętować umowę. Co robisz? I teraz jako pierwszą opcję uściskujemy dłoni, lecimy dalej. Jako drugą opcję stwierdzamy, że to jest zły pomysł dogadywać się z tymi marynarzami i szukamy innego tropu. Albo po raz kolejny jako trzecią opcję porzucamy to wszystko i zostawiamy śledztwo za sobą. Trzy opcje, czat.
30 sekund. Lecimy z decyzją. Pimpek. Dwa, okej. Dobra. Jednym głosem Dzikusek decyduje, że zadawanie się z marynarzami tego pokroju. Ja mam wrażenie, że trzeba dać trochę więcej czasu, bo chyba stream ma troszkę opóźnienia, wiesz? No ale wiesz, no to jakby... No, może... No. Jaki to był numer? 101. 101, tak. Czujesz, że stąpasz po coraz bardziej grząskim... Czujesz, że stąpasz po coraz bardziej grząskim gruncie. Unosi się nad nim nimb... Czekaj, co? Chyba spieprzyliśmy. To był 101 paragraf. Byliśmy w 72 teraz. Tak? Dobra. No 101. No, to iść do 101. Było dobrze. To poszedłem. Aha, okej. Tylko zacząłeś czytać 102. Z tego, co mi się wydaje. Mhm. No... Nie, zacząłem... Nie, no to jest no dobra, dobrze. No dobra, to tak jest, że tak. Czujesz, że stąpasz po coraz bardziej grząskim gruncie. Unosi się nad nim nim szaleństwa, który nie wywołuje u ciebie pozytywnych wibracji. Co to jest za Gen Z nowomowa? Ten trop wymaga ponadto kontaktów z ludźmi, którzy nie wydają się zupełnie zdrowi na umyśle. Lepiej byłoby skoncentrować się na którymś z pozostałych przedmiotów znajdujących się w odziedziczonej skrzynce. Jak chociażby rękopisie samego profesora Angela albo wycinkach prasowych, które tak skrupulatnie zgromadził. Otwierasz skrzynkę i... Chciałabym wziąć pod uwagę, że kontakty z ludźmi, którzy nie wydają się zdrowi na umyśle, jak chwilę temu wyciągnęliśmy tak, ale dobra. Oni by byli już w plecy, gdyby uznali, że szukacie czegoś kosztownego, prawdopodobnie no, tak by tak. było. Prawdopodobnie tak by było. Ale podoba mi się to... Jak tam wasze pozytywne wibracje, Chan? Jak tam wasze pozytywne wibracje? Który zdał vibe check? Tak. Czy czuje się nim szaleństwa unoszące się nad tym streamem? Dobra, mamy dwie opcje. O ile jeszcze tego nie zrobiłeś, przeglądasz liczne wycinki gazet albo rzucasz okiem na rękopis profesora Angela. Czyli dwie opcje prowadzenia śledztwa dalej. Wycinki z gazet albo rękopis profesora. Wibracje chodzą po plecach. Dobra, ja dam minutę, wiesz? Dobrze, daj minutę. Dobrze, daj minutę. W międzyczasie możesz pokazać Pimpka, jak tu się zwija z nami, bo jest bardzo zabawne. Pimpku, zobaczcie, to Pimpek, to pies Pimpek. Powoli tracę miejsce na streamie. Pies mnie przegnie. Dwa wycinki, czyli mamy jeden głos na jeden, jeden głos na dwójkę. Troszkę wygrać, zawsze są takie. Nie, to słupki jest. Dosłownie zniknęłaś ze streama. No tak, no i zamiast mnie jest pies. Wszystko się zgadza. Następnym razem trzeba się tak ustawić, żeby między nami jeszcze na kamerze było jego łóżeczko, żeby tak. spać w okolicy. Bo on jest słupny. Że my coś robimy i nie sprawdzamy na niego uwagi. No, no ja uważam, że jednak minuta to za długo. Dobrze. Pół minuty to był lepszy czas. No dobrze, no to wyłączmy. Albo możemy po prostu poczekać, aż pojawią się głosy. Tak też możemy robić. Ale dobra. Lecimy. Bo teraz mamy, potrzebujemy jeszcze jednego głosu, czat. Mamy po jednym głosie. Zmotywujcie się tam. Jest was więcej niż te dwie osoby, które piszą. Napiszcie z alternatywnego konta, nie wiem, ja nie podejmę tej decyzji, nie pójdziemy dalej. Dobra, musisz podjąć tą decyzję. Nie pamiętam, jakie są opcje, więc wycinki powiem, że wybieram rękopis. Dwa. Nie, mów mi, wybieram okay, dwa. Wybierasz ciemno, dwa, no. Dobra. Bo czyli pamięć mi nie pozwala. 17. Na... Bardzo proszę. Rękopis składa się z dwóch plików kartek, rozdzielonych i przewiązanych szpagatem. Każdy z nich posiada nagłówek skreślony nienagannym pismem twojego ciotecznego dziadka, jednak główny tytuł obu części brzmi Kult Cthulhu. Pierwsza część rękopisu została ponadto opatrzona dopiskiem. 1925. Sen i owoc snu H.A. Wilcoxa. Thomas Street, 7 Providence, Rhode Island. Druga, opowieść inspektora Johna R. LaGrassa. Binneville Street, 121. Yep.
New Orleans, Louisiana, na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Archeologicznego w 1908 roku. Notatki dotyczące sprawy i sprawozdanie profesor Webb. Wydaje się, że to ważne i obszernie udokumentowane tematy. Którą z części chciałbyś przeanalizować najpierw? A może wolisz zacząć od innego przedmiotu? Tutaj mamy tylko duże opcje. Mamy jeszcze obrazek. Chcę wam pokazać ładny obrazek, który mamy. Nagłówek skreślony nienagannym pismem twojego ciotecznego dziadka oznajma złowieszczo Kult Cthulhu. Opcje mamy cztery, czat. Opcją pierwszą jest: wybierasz opis snu Henry'ego Wilcoxa. Opcją drugą jest: wolimy zacząć od raportu inspektora LaGrasse. Opcją trzecią jest: jeśli nie rzuciłeś okiem na glinianą płaskorzeźbę i chcesz to zrobić teraz, czyli możemy rzucić na glinianą płaskorzeźbę, ale to już robiliśmy. Czyli mamy trzy opcje tak naprawdę. Czyli pierwszą jest: zaczynamy od snu, drugą sprawozdanie LaGrasse'a, trzecią przeglądamy wycinki prasowe. Bardzo proszę, głosujemy. Trzy opcje. Dwójeczka to jest... Siema Śliwyszczna Ocery, dzięki za rajdzik jeszcze raz, dzięki, trzymaj się bardzo, tam ciepło. Dobranoc. I dwójeczka jeszcze nam wrzucił na odejście, dobra. To zaczynamy od raportu inspektora LaGrasse. Który to jest paragraf? 51. Dobrze. Moi drodzy. Teraz ja. Tak. Postanawiasz skoncentrować się na relacji inspektora LaGrasse, która okazuje się bardzo interesująca. Policjant opisuje wydarzenia, w wyniku których wszedł w posiadanie kamiennego bożka, łudząco podobnego do wizerunku z glinianego reliefu. Okazuje się, że konfiskata posążka miała miejsce podczas obławy na uczestników rytuału wyjazdu na bagnach w pobliżu Nowego Orleanu w listopadzie 1907 roku. Z raportu dowiadujesz się również o kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Archeologicznego w St. Louis w 1908 roku. LaGrasse pojawił się tam z owym LaGrasse pojawił się tam z owym kamiennym posążkiem. Wśród obecnych na kongresie osłupiałych uczonych jedynie profesor William Channing Webb miał coś do powiedzenia na jego temat. Łączył on mianowicie figurkę z kultem uprawianym wśród członków pewnego zdegenerowanego plemienia Eskimosów z Grenlandii. Po przeczytaniu raportu weryfikujesz zawarte w nim informacje. Po pierwsze, dowiadujesz się, że LaGrasse żyje i wciąż pracuje jako inspektor policji w Nowym Orleanie. Po drugie, w Anglii mieszka syn profesora Webba i kontynuuje badania ojca. Możesz zatem spotkać się jedną z dwóch osób kluczowych dla sprawy badanej przez twojego ciotecznego dziadka. Od kogo zaczniesz? Opcją pierwszą jest inspektor LaGrasse, którego odwiedzimy w Nowym Orleanie. Opcją drugą jest udanie się do Londynu w poszukiwaniu syna profesora Webba. Kropka. O, przepraszam, ale na ciebie siadłam, to jest już serio. Dwójeczka, czyli lecimy do Londynu. 78. Oj, spoilerki były z grafik, ojejoj. Pimpek, zrób mi miejsce, rusz się. 78. Tu. Nie ulega wątpliwości, że syn profesora Webba może okazać się ważnym ogniwem. Jeżeli jego ojciec zgłębił tajemnicę kultu Cthulhu, to istnieje spora szansa, że syn zachował dokumentację jego badań. Zdeterminowany, by go odnaleźć, pełen optymizmu, udajesz się w podróż do Londynu. I po prostu lecimy dalej. I lecimy do paragrafu 6. To ja mogę kontynuować, bo to były dosłownie trzyjniki, więc ja zrobię 6. Bardzo proszę. Ty będziesz mi głosy robił. Przygotuj się tutaj. Odnalezienie Artura J. Webba, syna profesora Williama Channinga Webba, okazuje się dość proste. Jako że poszedł w ślady ojca, znanego z podróży na Islandię i Grenlandię badacza runicznych inskrypcji, których na nieszczęście nigdy nie odnalazł, obecnie jest znanym antropologiem z Uniwersytetu w Oksfordzie. Webb przyjmuje cię nieco chłodno. Kiedy jednak pokazujesz mu, co odziedziczyłeś po ciotecznym dziadku, nie kryje fascynacji. Nie poświęca wiele uwagi rękopisowi ani wycinkom z gazet, za to z zachwytem kontempluje gliniany relief. Mimochodem zauważasz, że wnętrze jego biura zdobią dzieła sztuki świadczące o kontaktach z tak zwanym kultem Cthulhu. Reprodukcje okropnego, mątwowatego smoka występują tu wielokrotnie, szczególnie w formie rysunków i obrazów.
To dzieło oddanego sługi wielkiego Cthulhu. Mówi Webb zafascynowany, studiując płaskorzeźbę Wilcoxa. Relacjonujesz mu swoje dotychczasowe wysiłki śledcze, a on z miejsca proponuje, byś towarzyszył mu w wyprawie na Grenlandię, którą właśnie organizuje. Razem mielibyście wyruszyć na poszukiwania pewnego prymitywnego plemienia Eskimosów, przypuszczalnie oddających część pradawnemu bóstwu. Propozycja Webba wydaje ci się kusząca, jednak pobrzmiewający w jego głosie obsesyjny, fanatyczny ton przyprawia cię o skurcz żołądka. Musisz zdecydować, dokąd udasz się w następnej kolejności. Albo jedziemy na Grenlandię. Dołączamy do ekspedycji na Grenlandię. Albo zostawiamy Europę, wracamy do Stanów. Wybór każdego Amerykanina na wakacjach w Europie. Nie no, jadę na wakacje do Europy, nie? Tak. No. Tak, tak. To co? Lecimy na ekspedycję na Grenlandię, to jest jedyneczka, albo wracamy do domu, opcja numer dwa. Bardzo dobrze. Okej, opcja numer jeden. Jeden głos na opcję numer jeden. Drugi głos na opcję numer jeden i to mi wystarczy. Prawdopodobnie lecimy do opcji numer jeden. Prawdopodobnie lecimy do opcji numer jeden. Czy ja się tu zmieszczę, żeby usiąść, bo pies mnie chyba wyparł z siebie. Weź wywal psa po prostu. No jest słodziutki. Razu wywoływana przez statuetkę wykracza daleko poza wrażenia estetyczne. Zostaniemy ofiarą kultu? Przekonamy się zaraz. Przekonamy się zaraz, moja droga. Dołączasz do wyprawy profesora Webba. Jedziecie do Liverpoolu, gdzie przez dwa kolejne dni przygotowujecie się do wyjścia w morze. Zagłośniam tę muzykę. Dziękuję. Jedziecie do Liverpoolu, gdzie przez dwa kolejne dni przygotowujecie się do wyjścia w morze. Zaskoczony, przekonujesz się, że niewielka brygantyna, którą macie płynąć, posiada słabo wykwalifikowaną załogę. Kiedy twoje rzeczy są już rozpakowane w kajucie na rufie, spotkasz się z profesorem Webbem. Chce ci coś pokazać. Wyjmuje z kufra statuetkę. To misternie rzeźbiona, około 20-centymetrowa figurka przedstawiająca tego samego potwora z głową ośmiornicy i mackami w części twarzowej. Krągłe ciało bestii pokryte jest łuskami, tylne odnóża zakończone nieproporcjonalnymi szponami, a z grzbietu wyrastają wąskie skrzydła. To Cthulhu. Znany już panu z płaskorzeźby, którą mi pan pokazywał, tę statuetkę podarował mojemu ojcu w 1908 inspektor Legras, policjant z Luizjany. Ohydne, myślisz, przyglądając się obłej powierzchni przedmiotu. Masz wrażenie, że wyłowana przeze mnie odraza wykracza daleko poza wrażenia estetyczne. Źródłem twojego dyskomfortu jest podszept, pochodzący z głębi twojego gadziego mózgu. Inspektor Legras skonfiskował tę figurkę podczas obławy na uczestników obrzędów wudu na bagnach Luizjany. Uważał, że mój ojciec jest najbardziej odpowiednią osobą, żeby ją posiadać, choć z drugiej strony prawdopodobnie pozbył się jej z ulgą. Nabożny ton głosu profesora Webba, jego spojrzenie, a także nerwowość, którą zdradza, ilekroć próbujesz bliżej przyjrzeć się statuetce, noszą znamiona szaleństwa. I powiem panu więcej, panie Thurston. Na Grenlandii ta ślicznotka posłuży nam za przepustkę. Nie mija godzina, gdy statek podnosi kotwicę i wypływa z portu w Liverpoolu, biorąc kurs na północ ku lodowatym wybrzeżom Grenlandii. Kontynuujemy w paragrafie 76. I lecimy. Dobra, pimpek na ziemię. Spadaj. Dobry piesek. 76. Mhm. Planujecie przybić do Nusak? To jest... Nusuak. Nie mam pojęcia. Miejscowości położonej na półwyspie u wschodnich wybrzeży Grenlandii. Zgodnie z raportami Webba seniora, to tereny zamieszkiwane przez plemiona eskimoskich odszczepieńców. Sądząc po współrzędnych, znajdujecie się niedaleko przejścia północnego w okolicy, w której w 1847 roku rozegrała się tragedia wyprawy Franklina. Załoga prowadzi statek z najwyższą ostrożnością, klucząc wśród pojawiających się tu i ówdzie z radzieckich gór lodowych. Wreszcie, po długim rejsie, docieracie do Nusuak. Profesor Webb jest wyraźnie podekscytowany i nie rozstaje się z kamiennym bożkiem, tak jakby w trakcie podróży stopniowo oponowywał go rodzaj religijnej gorączki. Tak czy owak, okazujesz mu sympatię.
Po zejściu na ląd okazuje się, że mieszkańcy wiosce to ponurzy, nadzwyczaj przygaszczeni i nieszczęśliwi ludzie. Niewykluczone, że to skutek surowych warunków pogodowych i życia w tak odległym, niemalże pozbawionym zasobów zakątku świata. Wynajmujecie pokój w gospodzie portowej, gdzie proponują wam na kolację rybę. Posiłek okazuje się obfitszy niż się spodziewaliście. Następnego dnia o świcie musicie wyruszyć w głąb wyspy na poszukiwania ostatnich wyznawców Cthulhu. Kurde, robi się Raider. Nie mamy żadnych wyborów, no ale dobra, idziemy z tym. Idziemy na paragraf 87. Spędzasz koszmarną noc i to niezupełnie z powodu zimna. Jako że mury gospody zostały wzniesione z myślą o lodowatych zimach Grenlandii. To upiorne pogańskie modły, które przez całą noc powtarza profesor Webb, nie pozwalają ci zmrużyć oka. Kiedy twój wzrok przyzwyczaja się do ciemności, masz wrażenie, że widzisz, jak Webb klęczy przed swoim łóżkiem. Domyślasz się, że na posłaniu umieścił owego kamiennego bożka. Dla własnego zdrowia psychicznego zamykasz oczy i powtarzasz sobie, że to się nie dzieje naprawdę. A jednak nad ranem masz niemal pewność, że Webb doszczętnie oszalał. Usiłujesz nie przejmować tego do wiadomości, jednak fakty mówią same za siebie. Nie ma jeszcze szóstej, kiedy profesor podchodzi do twojego łóżka i oznajmia, że pora wstawać. Psi zaprzęg mający was zabrać w głąb lądu wkrótce będzie gotowy. Obłąkańczy blask, który dostrzegasz w oczach towarzysza, wydaje się niemal namacalny. Masz ochotę symulować chorobę, a kiedy on wyruszy w dalszą drogę, wrócić na łono cywilizacji. Z drugiej strony jednak, skoro dotarłeś aż tutaj, głupotą byłoby się teraz wycofać. Drogi czat, drodzy widzowie, macie decyzję. Jeżeli chcemy wykręcić się od dalszej szalonej podróży, wybieramy opcję numer jeden. Jeśli wierzymy, że dalej wszystko skończy się dobrze i gotów jesteśmy towarzyszyć profesorowi w wyprawie, wybieramy opcję 2. A wierzymy, że wszystko jest dobrze. Nie wycofujemy się, czy idziemy dalej w to szaleństwo? Decyzja należy do was. Dwa, okej. Okay. Dwa. Jesteście szaleni. O, dziękuję. Będzie mi dużo wygodniej. Tak właśnie myślę. Bo już mnie żebra zaczęły boleć od tego fotela. Dobra. Czyli lecimy dalej, tak? Tak. Lecimy z opcją 2, no. 54. Chęć poznania zwyczajów tych eskimoskich plemion jest silniejsza niż obawa, że profesor Webb jest szalony. Przygotowujesz się do drogi. Niecałą godzinę później obaj siedzicie w psim zaprzęgu. Straszliwa kamienna statuetka pojedzie z wami, co naturalnie budzi twój niepokój. Spojrzenie Webba jest utkwione w pustkę, spowite gęstym welonem szaleństwa. Droga okazuje się trudna i wyboista. Teren jest zamrożony i nierówny. Psom, choć są wyszkolone, ledwo udaje się omijać liczne przeszkody. W pewnej chwili, zdesperowany, pytasz Webba, dlaczego nie zatrudnił przewodnika. Profesor patrzy na ciebie, jakbyś postradał zmysły. Halo, teraz ty. Już, czekaj, ustawiam kamerkę, żeby nas lepiej... O, teraz będzie much better. Dobrze, no to dawaj tutaj. Tu jesteś i robisz głosy. Już. Wszystkim już robię głosy. Chcę, żeby nie zasłaniała cię ta. O, teraz. Nikt nie może wiedzieć, dokąd się kierujemy. Uświadamiasz sobie, że jesteś całkowicie zdany na jego łaskę i wpadasz w panikę. Wreszcie, po wielu godzinach jazdy po bezbrzeżnej białej równinie docieracie do osady Iglo na środku pustyni. Zapada zmierzch. Wkrótce, gęste ciemności rozprasza jedynie migotliwy blask rozpalonych tu i ówdzie ognisk. Jakieś pół mili od miejsca, w którym wysiadacie z sań, odbywa się osobliwy rytuał. Dalej musimy iść pieszo. Mówiłem. Wyruszacie w tamtym kierunku. Z rosnącym przerażeniem patrzysz na profesora, ściskającego w rękach statuetkę zdeformowanego bożka Cthulhu. Zbliżamy się do eskimioskiej wioski w paragrafie 98. Szybko pokonujecie odległość pół mili. Podczas marszu odnosisz wrażenie, że kamienny bożek niesiony przez Webba wysyła dziwne wibracje. Wreszcie docieracie na miejsce obrzędu.
Odziani w grube płaszcze ze skór, kapłani stoją wokół słupów gęstej pary, jakby buchającej ze zmrożonej ziemi. Z początku przypomina to zwykłą gęstą mgłę. Wkrótce jednak, ku waszemu zdumieniu, obłoki przybierają kształt piedestału. Plemię intonuje deliryczny hymn, na którego dźwięk statuetka Weba wibruje jeszcze silniej. Lepiej stąd. Chodźmy, profesorze, szepczesz. Webb znów patrzy na ciebie, jakbyś postradał zmysły. Milcz, Thurston! Oni czekają na nadejście bóstwa, a ja im je dostarczę. Tylko w ten sposób będą mogli dokończyć rytuał przywołania. Tylko w ten sposób dokona się przyjście wielkiego Cthulhu. Bez dalszych wyjaśnień profesor wkracza między Eskimosów z bożkiem w dłoniach. Uczestnicy obrzędu rzeczywiście witają posążek niczym dar niebios. Zastanawiasz się, jak teraz postąpić. Holy shit, moi drodzy, mamy grube tarapaty. Jeśli chcemy wziąć udział w rytuale, wybieramy opcję numer 1. Jeśli wolimy przyglądać się obrzędom z rozsądnej odległości, wybieramy opcję numer 2. Gdzie jest rozsądek? Na pewno nie na naszym czacie, wiedząc odstrzelić doktorka. Książka nie przewiduje trzeciej opcji. Niestety nie. Jak pewnego dnia zagramy w RPGa z czatem, to możemy się bawić w takie rzeczy, ale teraz RPG, jakby ten, paragrafówka... Dwa, dobra, numer dwa, dobra. Numer dwa, okay, mamy resztki okay. Psychy, przyglądamy się z odległości. Myślałem, tak. Że postąpicie... 107. Inaczej. Zaskoczyliście mnie swoją rozwagą. 107. Oj. Nie widać, dobrze. Nie widać, okej. Okay. Patrzysz z oddali, jak profesor Webb z kamiennym bożkiem w dłoniach wchodzi między uczestników rytuału. Kapłani przerywają śpiewy, olśnieni widokiem statuetki, którą umieszczają na piedestale. Zaraz potem wydobywają z pomiędzy szat zakrzywione noże. Rzucają się na biednego, oszołomionego Webba i masakrują go bezlitośnie. Zmrożoną ziemię barwi eksplozja wnętrzności i krwi. Z trwogą stwierdza, że kamienny bożek na piedestale zaczyna rosnąć. Odwracasz się, by uciec, zanim szaleństwo dosięgnie i ciebie. Kiedy przeszywa cię nieznośny ból. Zamykasz oczy. Czujesz ciepło krwi płynącej z rany w brzuchu. Unosisz powieki i napotykasz szalone spojrzenie jednego z Eskimosów. Pod jego kapturem błyszczą nabiegły krwią ślepia. W dłoniach trzyma grubą lancę, rodzaj harpuna, którym on i jego pobratymcy zapewnie zabijają morsy i inne zwierzęta zamieszkujące te lodowate ziemie. Dzikus wbił się w brzuch i wciąż pcha, zanurzając coraz głębiej, aż przebija cię na wylot. Następnie z nadludzką siłą ustawia lancę pionowo i zatyka ją w lodzie, tak że wisisz na niej jak makabryczne trofeum. Ześlizgujesz się coraz niżej, a włócznie rozdziera ci wnętrzności, które niemal natychmiast zaczynają zamarzać. Próbujesz zrozumieć, gdzie popełniłeś błąd. Znów słyszysz obłąkańcze śpiewy członków plemienia. Eskimosi wielbią wielkiego Cthulhu pod postacią kamiennego bożka, którego bez skrupułów odebrali nieproszonym gościom. Ja! Cthulhu wtagn! I moi drodzy, to jest koniec. Koniec! Podoba mi się to, co Dzikusek przeżył nas na czacie. Odszylij go dla nas! Moi drodzy, to był zew Cthulhu. To nam, że tak powiem, książka mówi, kiedy osiągnęliśmy dobre zakończenie. Ale chyba i tak domyślamy się, że to nie było to. Coś ci nie idzie znalezienie mema. No właśnie... Wpisz memę i będzie dobrze. O! Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za to, że rozegraliście z nami tą paragrafówkę. Jak widzicie, dotarliśmy już do końca. No to był tylko mem template, no to króciutkie mem template. Wow, to jest tak krótkie? Dobra, tu masz... Nie. No to masz 42 wyżej, dawaj. O. I teraz jeszcze raz lecisz, no. Moi drodzy, w ten sposób dotarliśmy do końca. Dziękuję wam bardzo za rozegranie z nami tej paragrafówki Zewu Cthulhu. Czy w tych książkach jest w ogóle dobre zakończenie? Jak najbardziej. Jest, jak najbardziej. Bardzo proszę. Każda z książek jest na podstawie którejś opowieści Lovecrafta, więc dobrym zakończeniem jest teoretycznie to, w którym idziemy zgodnie z tym, co się działo w książce, ale...
No, czy to jest dobre zakończenie do głównego bohatera, to różnie wychodzi. Więc jest kanoniczne chyba zakończenie. Nie dotarliśmy do dobrego zakończenia. Znaczy, są dobre zakończenia. Ale to chyba nie było to. Nasz bohater nie żyje. Słuchajcie, nie ma co płakać. Powiem wam tyle. Zew, który jest za nami, ale mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że wam się podobało i będziemy kontynuować te jak streamy. Więc kolejne takie paragrafówki będziemy ogrywać razem z wami, czat, na kolejnych takich streamkach. Więc zapraszamy was na kryptowe czwartki, na niedzielę z kryptą, na dobranocki i tego typu rzeczy. Ale słuchajcie, skoro skończyliśmy paragrafówkę, to... Więc dziękuję wam bardzo za uczestnictwo na tym streamie. Dzięki jeszcze raz wielkie Siwe Sznaucery za rajdzik. Wszystkim, którzy zasubowali, pisali na czacie. Jest nam bardzo fajnie, że tu jesteście. I że bardzo dziękujemy za wspólną przygodę z Cthulhu i makabryczną śmierć, więc... Gratuluję. Zawsze fajniej się streamuje, kiedy ktoś jest na czacie, a nie jak kogoś gratuluję nie ma. Dziękuję wam bardzo, widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się ciepło. Miłego tygodnia, gratuluję, bo jutro zaczyna się kolejny tydzień. Gratuluję. Więc... Gratuluję. Gratulacje. Dziękuję. Dziękuję ojcu. Żegnam matkę. A wszystkim dzieciakom gratuluję. Dziękuję wam bardzo i też gratuluję. Żegnam. Gratulujemy. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!